Stalowa Wola ma swój pierwszy publiczny defibrylator, urządzenie ratujące życie w sytuacjach nagłych zasłabnięć. Aparat zamontowano na zewnętrznej ścianie hali targowej, dzięki czemu będzie dla wszystkich dostępny. Defibrylator zakupiono dzięki akcji Stalowa Wola dla serca, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Twórczych. Tuż obok ciastkarni z Połem w hali targowej zamontowano zieloną kulistą skrzynkę, w środku której znajduje się czerwona walizeczka, a w niej defibrylator. Nie należy się jej bać, tylko w sytuacjach zasłabnięć użyć aparat. To chcemy, żeby ten defibrylator nie odstraszał ludzi, żeby ten defibrylator był przyjazny dla ludzi. Chcemy pokazywać przede wszystkim w pierwszej kolejności tutaj pracownikom, osobom, które tutaj pracują w okolicy hali targowej czy na hali targowej, żeby nie bali się go użyć, kiedy dojdzie do takiej sytuacji zagrożenia życia, kiedy dojdzie do zatrzymania, do nagłego zatrzymania krążenia. Jak zapewniają ratownicy, użycie defibrylatora jest bardzo proste. Poradzić sobie z tym może naprawdę każdy, bo od momentu otwarcia urządzenia aparat dokładnie instruuje, jak go użyć. Dzień dobry, dzisiaj powiesiliśmy defibrylator, o którym słyszała coś pani? No, to znaczy się wiem, co to jest defibrylator. A czy będzie pani go potrafiła użyć? Czy nie będzie się pani na pewno bała go użyć? Chyba będę się bała. No to chciałbym zaprosić i powiedzieć, że to jest naprawdę proste urządzenie w użyciu, bo wystarczy przekręcić tą zieloną kapsułę w lewą stronę, nie bać się głośnego sygnału dźwiękowego, bo zaraz po przekręceniu tej kapsuły będzie głośny sygnał dźwiękowy, że ona jest otworzona, i po prostu wyciągnąć ten defibrylator i słuchać sygnału dźwiękowego, który on będzie nam dyktował. Także nie można niby się proste, tylko bać. Niby proste, ale on jest taki przenośny? Tak. No wspaniała sprawa. A nie będzie się pani bała go użyć, jeśli ktoś by tutaj nagle stracił przytomność? Nie, nie, bo to człowiek jest w takiej adrenalinie chyba, że... Bo to specjalnie jakichś takich większych umiejętności nie trzeba, prawda? Trzeba po prostu słuchać się tego, co ten defibrylator do nas mówi, i pamiętać tego, co każdy z nas powinien pamiętać. No właśnie. Kolejność udzielania pierwszej pomocy. No, bardzo świetna sprawa i na pewno bym się odważyła. W tą publiczną akcję zaangażowała się również spółdzielnia z Połem, właściciel hali targowej, udostępniając ścianę w budynku i media. Z naszej strony to przede wszystkim zgoda na udostępnienie obiektu. Po drugie, jakby nie było, zawsze troszkę prądu na długie, długie lata, bo dokonaliśmy tutaj instalacji elektrycznej, zewnętrznej po to, żeby oni mogli w ogóle się tutaj zainstalować. Jest to bardzo fajny moduł, który łączy się bezpośrednio z Centrum Ratownictwa i jest to bardzo mądry pomysł. Docelowo, jak twierdzą członkowie Stowarzyszenia Grupa Inicjatyw Twórczych, w Stalowej Woli potrzebnych jest 10 publicznych defibrylatorów. Będą oni też namawiać firmy zatrudniające powyżej 100 osób na zakup urządzeń, które mogą uratować życie nawet przed przyjazdem karetki. Stalowa Wolska Spółdzielnia Spożywców z Połem zakończyła wakacyjną loterię stali i nie tylko klienci tej lokalnej firmy przy okazji robienia zakupów wzięli udział w losowaniu cennych nagród. A najcenniejszą zdobyła pani Bożena Surowaniec ze Stalowej Woli, która w loterii wygrała voucher na 10 tysięcy złotych. Za tę kwotę wspaniale pani Bożena spędzi wakacje. Poza tym z Połem przygotowało mnóstwo innych nagród. Takie typowo okołowakacyjne nagrody jak skuter, dwa rowery, jest telewizor, w którym można oglądać wakacyjne wybryki, jest też aparat fotograficzny, a dla takich klientów, którzy lubią nas kupować, zestaw bonów towarowych na zakupy. Aby wziąć udział w loterii, wystarczyło zrobić zakupy w sklepach z Połem, zbierać naklejki i liczyć na szczęście podczas losowania. Niestety w sali Spółdzielczego Domu Kultury wśród wylosowanych 10 zwycięzców nie było ani jednego. Ale ci, którzy pojawili się na rozstrzygnięciu loterii, z pustymi rękami nie wyszli. Najbliższy rok to rok jubileuszowy dla spółdzielni z Połem i w związku z tym kolejna loteria, którą przygotuje Powszechna Spółdzielnia Spożywców, będzie wyjątkowa. Też wrócimy do jakiejś spektakularnej nagrody, pewnie będzie taki fajny samochód i może nie 40, ale może i 40 nagród na 40-lecie. Może nie wszystkie będą aż tak fartowne i wysoko budżetowe, ale przecież to też nie o to chodzi. Zawsze ta przyjemność, że oprócz tego, że ktoś u nas kupuje, ma możliwość zrobienia zakupów, a przy okazji od czasu do czasu dajemy mu szansę na jakąś radość taką pozahandlową.
Do kogo tym razem los się uśmiechnie, kto wygra obiecany samochód i kilkadziesiąt innych nagród, przekonamy się w przyszłym roku. I pomieszaj, pomieszaj i złap jedną karteczkę. No, jest jedna. I pozostajemy w spółdzielni z Połem, gdzie systematycznie prowadzone są inwestycje, które mają na celu uatrakcyjnienie placówek. Właśnie zakończono remont najstarszych delikatesów tej rodzimej firmy przy ulicy Narutowicza. Otwarciu towarzyszyły atrakcje dla pierwszych klientów. Był więc tort, hostessy i degustacje potraw, a przede wszystkim promocyjne ceny artykułów spożywczych. Na otwarciu wyremontowanej placówki pojawili się wierni od lat rodzimej firmie klienci z Połem. Po prostu blisko mieszkam, ceny są bardzo fajne, prawda, dostępne. Towar jest zawsze świeży, bardzo ładnie poukładany, a to co teraz widzę, no to cudo. Jestem przyzwyczajony tutaj, a raczej do tego sklepu, bo mieszkam tu po sąsiedzku. To już od początku jak powstał, jak tutaj ten sklep, to ja tu przychodzę zawsze. Mam pewne produkty, które kupuję, robię w innych sklepach i w Połem. Mam kartę, często robię również zakupy w ósemce na Piaskach, bo stamtąd pochodzę, tam syn mój mieszka. No i ze względu na to, że lubię ten sklep, miłe panie są. Wśród zaproszonych gości był również prezydent Stalowej Woli, który symbolicznie dokonał otwarcia delikatesów. Sklep faktycznie zmienił całkowicie swój wizerunek i to zaledwie w kilka tygodni. Wszystko nowe, od początku do końca, od sufitu po podłogę czy odwrotnie, nowe instalacje wewnętrzne, nowe wyposażenie, nowe lady, nowe meble, zupełnie inna stylistyka. Jest to pierwszy tego typu format dla mieszkańców Stalowej Woli. No w tym roku, jeżeli chodzi o sieć detaliczną, jeszcze chyba niewielki sklep na ulicy Hutniczej, sklep numer 2, zobaczymy. Jest to ostatnia placówka, która została jeszcze niezmodernizowana od tych naszych 7 lat, a przyszły rok zobaczymy. Może także w tej stylistyce postaram się stworzyć jeszcze jedną placówkę. Zgodnie z zapowiedzią, to nie koniec inwestycji w sieci z Połem. Firma na przestrzeni 8 lat wydała na remonty 15 milionów złotych. Wszystko z myślą o kliencie, aby robił tu zakupy i wspierał lokalnego przedsiębiorcę, który daje pracę 300 osobom.